butelkę. Butelka w większości wypełniona jest olejem, a na jej dnie jest odrobina zabarwionej na kolorowo wody. Wrzucamy do butelki tabletki musujące typu plusz, taki najzwyklejszy. W momencie, kiedy plusz dotknie wody, zaczyna musować. Uwalniają się bąbelki gazu, które zabierają ze sobą odrobinę wody. Jak wiadomo, woda ma większą gęstość od oleju, dlatego kiedy tylko znajduje się wyżej, dąży do tego, żeby opaść. Powstaje nam lampa typu lawa, którą da się kupić i która jest dosyć drogawa. Okazuje się, że możemy zrobić sobie taką lampę sami. Kojarzycie w sklepach taka lampa, w której unoszą się takie kule w innym kolorze, w górę i w dół? Więc to jest na tej zasadzie zrobione. Tylko, że w lampie lawa jest podłączone napięcie, które powoduje rozgrzewanie wosku, który jest tam w środku. I ten wosk wtedy zaczyna krążyć zgodnie z prądami konwekcyjnymi. My tutaj wykorzystaliśmy tabletki musujące, żeby podnieść ten barwnik w górę, a później on opadając z powrotem będzie wykonywał takie różne efekty. Bardzo podobna sytuacja jest jeszcze w pamiątkach, które można kupić na bazarach w górach, nad morzem, gdziekolwiek tak naprawdę. Są to takie, powiedzmy, urządzenia, w których są substancje o dwóch różnych gęstościach, które się nie mieszają. I takie kulki kolorowe wtedy opadają po karuzeli jakiejś, po zjeżdżalni. Różne tego typu rzeczy. Można to na to się patrzeć przez dosyć długi czas. To jest bardzo ciekawa, ładna rzecz. A działa w bardzo prosty sposób. Dokładnie tak jak to. Dobrze, tutaj.